Witam w naszych skromnych progach. Wszyscy już od rana jesteśmy na nogach. Dziadku, babciu, bardzo mocno was kochamy. Dla was, dlatego coś dzisiaj dla was mamy. Zabawną historyjkę wam opowiemy, a jak się ona skończy, sami nie wiemy. Zapraszamy na opowieść pod tytułem Dziadek, Stołek i Nosołek. Podsłuchaliśmy przypadkiem. Jak rozmawia babcia z dziadkiem. Stefan, zostaw już ten stołek. Na stole stygnie nosołek. Gieniu, zaraz nie mogę. Właśnie przykręcam mu nogę. A gdy przykręcam, gieniu, nie myślę o jedzeniu. A my? Ciągle o jedzeniu myślimy, nawet troszkę. Wciąż tylko przybija, przykręca, to po co ja się poświęcam? Od rana stoję przy garkach. Taka to z babci kucharka. Gotuję, smażę, przyrządzam. Ciepłe stawiam na stole. Po to, żeby stygło? Już mnie to wszystko obrzydło. Gieniu, i po co te nerwy? Stefan, bo tak jest bez przerwy. Gdy stawiam na stole talerze, on za robotę się bierze. Wtedy ma zawsze robotę, nie wcześniej ani potem. Raz, dwa, idź, umyj ręce. Szkoda tego rozłupu. Usiądę na stołku, a łapy wyciągnę. Zostaw ten ręcznik i mydło. Wtedy już wszystko wystygło. I po co się tak gniewać? Bo trzeba będzie podgrzewać. Jego, co to się stało? Wystygło? Nie, wypadło.